Nadszedł ten dzień, w którym włamujemy się na konto Świrusa. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj włamujemy się na konto Świrusa. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, tak to zrobimy. Ja już przed odcinkiem testowałem te wszystkie kombinacje zalogowania się i tak dalej i udało mi się trafić na odpowiednią. Hasło było Szczypson to pajac. Jakieś cyfry, nie pamiętam już jakie konkretnie było, 3, 3, 4, jakoś tak, ja wiem, że dwie trójki tam chyba były. Nieważne, w każdym razie nie pamiętam już za bardzo ten, oczywiście, no nikt to wiadomo, Świrus. Udało nam się zalogować na konto Świrusa, więc teraz będziemy sobie sprawdzać, co takiego Świrus ma u siebie na swoim koncie. I przede wszystkim chciałbym sprawdzić jego światy jednoosobowe, ponieważ to mnie w sumie mega interesuje. Jednoosobowy, jak widzicie, jest Świrus, jest świat, który nazywa się Świrus. Sprawdźmy, co takiego Świrus kryje na tym swoim świecie, bo coś czuję, że tu spotkamy naprawdę ciekawe rzeczy. Dobra, uwaga, wchodzimy na świat. Dobra, ten Świrus jest na... Patrzcie, mamy jego konto. Dobra, czyli mamy potwierdzenie, jak wygląda Świrus. Ja nie, no, to jest ewidentnie Świrus, jakich mało. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u niego na koncie. Tu jest jakiś portal w ogóle do... My w ogóle jesteśmy... Jesteśmy w tym świecie Herobrine'a, co kiedyś byliśmy, wiecie o co chodzi, nie? Tutaj to jest nieskończenie długie. Tu nie ma końca, możecie biec w jedną stronę, tam nie widać końca, nie ma końca po prostu, to jest nieskończenie długie, to jest jak, nie wiem, to jest straszne. Ale dobra, ja bym przyszedł przez portal i zobaczył, co jest po drugiej stronie, bo w sumie to jestem tego trochę ciekaw. Uwaga, wejdźmy w to w ogóle, my nie mamy nic w ekwipunku też tak swoją drogą. Trochę śmiesznie, ale dobra, zobaczmy, jak wygląda jego świat, nie... Co proszę? O, diamenty. Ale... Dlaczego on coś takiego ma? Tak jakby nie chciał, żeby ktoś się wydostał tam na górę. To znaczy, że tam może być coś ciekawego i może... Może w jakimś odcinku byśmy tam się dostali, skoro już znamy jego hasło. Może przewidział to, że ktoś będzie się chciał włamać. No i że w pewnym momencie będzie chciał ukryć to, co jest tam na górze. I dlatego zrobił coś takiego. To jest podejrzane, ten Świrus, no jest dziwny, ale dobra, czekajcie, ja wychodzę z tego, żeby on się nie zorientował, że tu ktokolwiek był na tym serwerze. I wejdźmy sobie normalnie, prawda, no jest jasne, że jest palionowo. Jakby mu ten serwer w sumie stąd usunął, to jest pomysł. Jakby mu usunął ten serwer, to może by już nie wrócił na palionowo. Chociaż skądś zdobył to IP, więc w sumie, no nie wiem, może być ciekawie. On, skoro on jest taki mądry, to może zdobyć sobie to drugi raz, więc... Co to jest za miejsce? Dobra, ej, znaleźliśmy tajny pokój Świrusa, w którym on się respi, jak wchodzi na świat. Ej, to jest bardzo dobre, ponieważ wiemy teraz, że jest takie miejsce, w którym Świrus, jak dołączy na palionowo, to w tym miejscu kończy swoją rozgrywkę i zaczyna następną, tak żeby go nikt nie znalazł. To jest w sumie mądre. Co to jest za mapa? Baza. Ma mapę do swojej bazy, jest ona nawet zaznaczona na tej mapie, możemy znaleźć bez problemu. To jest to! Dobra, czekajcie, biorę tę mapę, zobaczmy, co on tutaj ma. No, kowadła. Jo, ale mam zupek dużo, ej, on je potrawki z królika. Dobra, on jest nawiedzony fest. W piecykach chyba nic nie ma. No ale tu, to w ogóle jak to wygląda, to mu robi równocześnie za kosz i za oświetlenie, bo w sumie nie widzę nic innego. I tu są drzwi, więc tędy się pewnie wychodzi, z tym, że ja nie mam kilofa żadnego, więc tutaj może być ciekawie, ponieważ teraz jak to rozwalimy, to on w sumie będzie wiedział, że byliśmy tutaj, no bo zobaczy, że to jest rozwalone i że jego baza jest odkryta. Naprawdę to jest tutaj? Naprawdę, czy... Nie wierzę w to, że on tutaj ma swoją bazę. On tutaj ma swoją bazę. Czy pamiętacie to miejsce? Tam szliśmy, myśleliśmy, że on ma tam swoją zbrojownię jakąś i tak dalej, się nie myliliśmy. Tu jest baza normalnie Świrusa, w której on tutaj sobie urzęduje. No to jest niesamowite, tu są... Dlatego on mógł tak łatwo tutaj różne rzeczy dokładać, bo on sobie tylko wychodził stąd, łup i już to robił, to miał wszystko na miejscu. Dobra, ten Świrus jest nawiedzony jak nie wiem. Dobra, wyjdźmy stąd, niestety Świrus nie ma żadnych supermocy, dlatego lipa, no bo nie mamy żadnych flaków, które moglibyśmy skoczyć i innych takich. No niestety, no ale czekajcie, przede wszystkim znajdźmy tą jego bazę, bo... Dobra, widzę, gdzie jesteśmy. Musimy iść gdzieś w stronę, gdzie jest zimowy biom. Gdzie jest zimowy biom? Tam jest, w tamtą stronę jest ocean. Wydaje mi się, że to w tamtą stronę. Poza tym on też mówił, że jego baza jest pomiędzy palionowem a moją bazą, więc tam jest palionowo, tam jest moja baza, więc gdzieś w tamtą stronę będzie trzeba iść, żeby znaleźć
tą jego tajną bazę. Ej, ale jestem podjarany, że my to znajdziemy. Mamy mapę do tego, to jest niesamowite. Tam jest zimowy biom. Ej, to my jesteśmy w sumie blisko, to jest tutaj całkiem blisko, mi się wydaje. No, to tam może być, to w ogóle na jakichś górach jest chyba, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze idziemy, tak wam powiem szczerze. Więc może być ciekawie. Dobra, przejdźmy tędy, nie chce mi się płynąć, bo niestety nie mam żadnych supermocy, co jest ciężkie. W każdym razie, w trakcie, kiedy tutaj, prawda, prowadzę, to możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się odcinki takie podobają. Ja od razu wam mogę powiedzieć, że mamy plany z kilkoma osobami, nie będę mówił z kim, zobaczycie, ale mamy plany na to, żeby zacząć coś fajnego nagrywać, już niekoniecznie Minecraft, więc się szykujcie, ponieważ wydaje mi się, że to będzie coś fajnego, co wam się mega spodoba i możecie zgadywać w sumie w komentarzach, co to takiego będzie. No ja jestem ciekaw, czy zgadniecie, bo mi się to mega podoba, jestem zajarany i kurczę, no to już niedługo, w sumie to w przeciągu kilku dni, myślę, się zobaczy. No i dodatkowo możecie zostawić łapkę, mówiłem o łapce w górze, już przepraszam, że drugi raz mówię, ale możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie. Dobra, no to jest gdzieś tu chyba, tak, bo my się już przesuwamy się tu, więc to jest ewidentny tutaj gdzieś w tym miejscu, kurczę, tylko gdzie? Czekajcie, idę tu. Dobra, jesteśmy, ej, dobra, to jest tutaj już za rogiem. Czekajcie, to jest tutaj gdzieś. Jesteś... Czemu tu nie ma tego kółka? Przecież jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy równo na nim. Świrus normalnie zrobił takie kółko na niebie? I no i co, że tu jest ta niby jego baza? Czekajcie, tu, ej, może tu jest jego baza? No nie. Ej, o co chodzi? Dlaczego to jest... Chyba, że to jest jakiś troll, żeby mnie strollować, że to wcale, tak naprawdę tutaj nie jest wcale ta jego baza. Nie wiem, o co chodzi w ogóle, ale przychodzę tu, jest zaznaczone ewidentnie, a tu bazy żadnej nie widzę. Nic tu nie ma. Bez sensu to jest totalnie. Musiałby to mieć w górze, ale... To by było coś widać, mi się wydaje, ale to jest oszukane, on nas oszukał chyba. Nie oszukał nas, dobra, jest tu baza, jest pod spodem, musimy zejść z góry, my od złej strony weszliśmy tak naprawdę. Czekajcie, zobaczmy, zobaczmy co tutaj jest. I o pierdziele, jaka baza, czekajcie, zejdźmy na dół po tej górze. Tutaj gdzieś zejdę, no tu jest jakiś skok do wody, coś. Wow, nie taki skok, ale dobra, jesteśmy na kocie świrusa, co mi szkodzi. Dobra, zejdźmy tu, uwaga, skok do wody, żeby już ten. Jaką on ma bazę, ej, to jest... Nie, naprawdę, to my tutaj szliśmy z tymi kwiatkami i tam był kolejny kwiatek. My tu przelatywaliśmy i ja tego nie widziałem, takiej dużej bazy ja nie widziałem. To jest jakiś żart, dobra, znaleźliśmy bazę świrusa w Minecraft. No nie wierzę, że my taką bazę znajdujemy. I to jest, widzicie, jak to jest zaznaczone dobrze i patrzcie, wejdę tu do środka, do tej bazy, jesteśmy w środku, no i jesteśmy równo pod tym. Ja cię sunę, dobra, co to jest, dlaczego to jest takie przeźroczyste? Ej, to są jakieś widmowe drewno, ty, a czekaj, ja aż zabiorę, czy ja mogę go zamienić na normalne deski? Jestem mega ciekaw. Nie, chyba nie mogę. Nic z nim nie można robić, widmowe drewno. Dobra, słuchajcie, tu się niezłe rzeczy zapowiadają. Dobra, wyjdźmy tu na górę, zobaczmy, co on tutaj kryje. On jest nawiedzony. On jest nawiedzony, ile armat. On się szykuje do jakiejś wojny ewidentnie. Tu są jakieś skrzynki, puste, jeszcze puste. Na szczęście. Ale dobra, tu jest więcej, ja nie mogę, ile on ma armat. On jest gotowy na walkę ze mną totalnie. Czy to strzela? Nie, chyba nie strzela. Chyba, że to trzeba jakoś... On ma nóż. Ja nie mogę, dobra, odłóżmy to tutaj. On się szykuje ewidentnie na jakąś walkę, tylko nie wiadomo za bardzo z kim. Co to jest za miejsce? Jaka klatka? On to ma klatkę na kogoś, proszę, aby to nie było na mnie. Co to jest? Co to jest za urządzenie? Do czego to służy? Infinity generator, jakiś nieskończony... Generator nieskończoności, to jest... Słuchajcie, tu się nam szykują niezłe kłopoty, coś tak czuję. Coś tak czuję, że tu są niezłe kłopoty się szykują. Widmowe jakieś rzeczy dalej. Tu jest jakiś trup. Nie wiem, tak jakby na nim testował cokolwiek. To jakiś dzwon. Boję się, że jak to uderzy, to ten trup się ruszy. Dobra, na szczęście nie. A to co to? Nie wiem, co to jest, ale dobra, mamy jakąś klatkę też. Nie wiem, na kogo to jest klatka. Straszne to jest. Dobra, wyjdźmy wyżej, zobaczmy co tu. Uwaga, powolutku. Nie! O nie, on już ma przyszykowane trumny na nas wszystkich, których tutaj powybija. Dlaczego jest aż tyle trumien? Przecież nie ma tyle osób na Palionowie. Co on planuje? Chyba, że w tych trumnach są kościotrupy, które on ożywi, żeby z nami walczyć.
Nie, 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 słuchajcie, czekajcie, jeszcze jest jedno wyżej chyba. To jest nawiedzone miejsce, czekajcie powolutku. Dobra, to jest sala jakaś konferencyjna, bo on tu tu jest ewidentnie stolik świrusa. Słuchajcie, to jest straszne. To jest straszne, co my tu widzimy. Jaki on ma tu... Co to jest za baza wielka? My nie mamy szans z nim. Nie mamy szans z nim. To, co on tu ma, to jest bez podjazdu w ogóle. Tyle, ile on ma armat. On przecież całe palionowo zniszczy, jak on to użyje tego. Trzeba pokonać wirusa jak najprędzej, więc koniecznie piszcie w komentarzach, jak możemy go pokonać. Nie, no to jest straszne. Ja sobie z tym nie poradzę. Ja sobie sam z nim nie poradzę. Nie ma szans. Nie ma szans, dobra, my musimy wrócić z powrotem do Palionowa, do tamtego miejsca, gdzie zakończyliśmy, żeby on się nie zorientował, że w ogóle gdzieś wyszliśmy. Bo jakby się zorientował, to jest dramat. Czekajcie, tą mapę też musimy tam odłożyć swoją drogą, aczkolwiek przydałoby się zrobić kopię mapy, chociaż znamy już drogę, więc bezproblemowo trafimy. Ale to, co tam zobaczyliśmy, to jest przecież dramat, my nie jesteśmy w stanie z nim wygrać. Nie ma szans, nie wygramy z nim, z tym, co on ma taką bazę wyrąbaną w kosmos. I jeszcze zaatakował naszą bazę, nie wiem czym w ogóle nawet, no wysadził nam kurczę część bazy, no to jest dramat. Nie mamy w ogóle podjazdu do niego, to jest koniec moim zdaniem. Tu się będzie trzeba wynosić za niedługo stąd. Chyba, że znajdziemy jakiś sposób na to, żeby go pokonać. Ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Nie mam pojęcia, więc napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz plan na to. Ja już tam dojdę do tej jego bazy poza odcinkiem i się tam odłożę sam i zamuruję to wszystko tam, dopilnuję. Już nie będę tego robił na odcinku, bo szkoda na to czasu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jak będzie się działo dalej tutaj na tym Palionowie, ale jeżeli... będzie się działo tak, jak myślę, że się będzie działo, to mamy przesrane.